Cemex posiada w ofercie dwa rodzaje tynków cementowo-wapiennych: CXT430 do nakładania ręcznego i CXT550 do nakładania maszynowego. Oba produkty stosowane są do wykonywania wypraw w pomieszczeniach narażonych w późniejszym okresie na działanie wilgoci. Wykonane z nich tynki są odporne na uderzenia i zagrzybienie. Tynk CXT430 jest przeznaczony do ręcznego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii trzeciej i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS1. Jest to tynk wykorzystywany wewnątrz pomieszczeń. Tynk CXT430 przeznaczony jest do stosowania na ścianach z cegieł i pustaków ceramicznych oraz silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, ścianach betonowych, elementów prefabrykowanych, starych, niezwietrzałych tynkach cementowych i cementowo-wapiennych. Podłoże musi być czyste, nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń, pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki należy oczyścić z warstw malarskich, szczeliny poszerzyć, a ubytki i nierówności uzupełnić. Podłoże należy pomalować gruntem uniwersalnym Cemex CXG120, następnie można wykonać obrzutkę wstępną, tzw. szpryc. Jak przygotować i aplikować tynk cementowo-wapienny do nakładania ręcznego? Zawartość worka mieszamy mechanicznie lub ręcznie z podaną ilością czystej, chłodnej wody do uzyskania jednorodnej mieszaniny. Do uzyskanej mieszaniny nie dodajemy innych substancji. Zużywamy w czasie około 1 godziny od wymieszania. W przypadku zgęstnienia zaprawy tynkarskiej w tym czasie należy ją ponownie intensywnie wymieszać, nie dolewając wody. Tynk nanosimy kielnią na podłoże, a następnie ściągamy łatą lub pacą. Zalecana maksymalna grubość warstwy tynku to 15 mm. Pracę z wykorzystaniem tynku CXT430 wykonujemy w temperaturze otoczenia od plus 5 do plus 30 stopni Celsjusza. Świeży tynk należy chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem. Do dalszej obróbki tynku przystępujemy po około 30 minutach, kiedy tynk lekko stężeje. W przypadku wykonania tynku jako podłoże pod płytki, tynk skrapiamy i zacieramy pacą styropianową lub średnio miękką, ale ostrą gąbką tynkarską. Ten sposób obróbki stosujemy w przypadku późniejszego wykończenia tynku płytkami, tynkami dekoracyjnymi i grubymi, fakturowanymi tapetami. Jeśli konieczne jest otrzymanie powierzchni o wysokiej jakości, np. pod farby lub gładzie, tynk należy dodatkowo zrosić wodą i zatrzeć miękką gąbką. Można stosować również zacieraczki mechaniczne. Kolejnym produktem z grupy zapraw tynkarskich firmy Cemex jest tynk CXT550. Służy do maszynowego wykonywania wypraw tynkarskich o powierzchni kategorii trzeciej i wytrzymałości na ściskanie kategorii CS2. Tynk CXT550 ze względu na swoje właściwości jest szczególnie polecany do wykonywania wypraw tynkarskich na podłożach trudnych, remontowanych oraz w miejscach o dużym natężeniu ruchu. Jest to tynk, który może być stosowany zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz pomieszczeń. Tynk CXT550 używamy na podłożach takich jak mury z cegieł i pustaków ceramicznych, silikatowych, bloczków z betonu komórkowego, ściany i stropy z betonowych elementów prefabrykowanych, stare niezwietrzałe tynki cementowo-wapienne, tynk podkładowy. Podłoże musi być nośne, suche oraz wolne od zanieczyszczeń pyłu i tłustych plam. Stare i mocne tynki należy oczyścić z warstw malarskich, poszerzyć szczeliny, zaś ubytki i nierówności uzupełnić zaprawą wyrównawczą Cemex CXZ730. Słabe powierzchnie należy wzmocnić gruntem głęboko penetrującym Cemex CXG880, a bardzo nasiąkliwe gruntem odcinającym Cemex CXG750. Suche podłoże przed obrzutką wstępną moczymy obficie wodą. Podłoża z betonu prefabrykowanego i szalunków systemowych należy pomalować gruntem do podłoży betonowych. Jak przygotować i nakładać tynk cementowo-wapienny do użycia maszynowego? Tynk narzucamy dostępnymi na rynku agregatami tynkarskimi z pojedynczą komorą mieszania. Pokrywamy całe powierzchnie przewidziane do obrobienia w ciągu jednego cyklu roboczego. Zalecana grubość warstwy tynku od 10 do 20 mm. Do dalszej obróbki tynku przystępujemy po około 6 do 12 godzin, aż do wstępnego związania tynku. W przypadku wykonania tynku jako podłoże pod płytki, tynk skrapiamy i zacieramy pacą styropianową lub średnio miękką, ale ostrą gąbką tynkarską. Ten sposób obróbki stosujemy w przypadku późniejszego wykończenia tynku płytkami, tynkami dekoracyjnymi i grubymi, fakturowanymi tapetami. Jeśli konieczne jest otrzymanie powierzchni o wysokiej jakości, np. pod farby lub gładzie, tynk należy dodatkowo zrosić wodą i zatrzeć miękką gąbką. Można stosować również zacieraczki mechaniczne.